Rozkład tygodniowy od poniedziałku 7 marca do niedzieli 13 marca. Zapraszam serdecznie na rozkład z kart Tarota. Witam serdecznie w ten marcowy miesiąc, tydzień i zobaczmy, kochani, co pokaże nam Tarot na następny tydzień, by mieć jakieś wskazówki, jakieś rady, porady. Witam serdecznie wszystkich i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a dostaniesz wszystkie powiadomienia o nowych wróżbach. Zapraszam również do komentowania, lajkowania i na wróżby prywatne, osobiste. Piszcie mi na mojego e-maila. Mój e-mail znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach, a ja napiszę Wam, jak odbywają się wróżby indywidualne. Jeśli takich potrzebujecie, zapraszam. I przejdźmy, kochani, teraz do wróżby. 5 kart na dni robocze od poniedziałku do piątku i 2 karty na weekend. Pierwsza karta w poniedziałek, 7 marca, to Królowa Monet. Zajmijcie się, proszę, pracą. Praca, finanse, Wasza stabilność, egzystencja to najważniejsze tematy w poniedziałek. Być może będziecie mieli też do czynienia, czy jakąś rozmowę z szefową, ponieważ tutaj Królowa Monet to też może być Wasza szefowa, Wasz szef, która tutaj rozporządza finansami. Jeśli nie, to Wy zajmijcie się, proszę, Waszą sytuacją zawodowo-finansową. Skupcie się tutaj na pracy, bądźcie pracowite, pilne, rzetelne, bardzo odpowiedzialne w pracy. Pokażcie się z jak najlepszej strony, myślcie tutaj racjonalnie i róbcie tutaj bardzo dobre plany w poniedziałek na przyszłość, czy finansowe. Też jest dobra pasa tutaj do podpisywania różnych kontraktów zawodowo-finansowych, kredytów, na pertraktację, handlowanie, no bo tutaj jest dobra pasa w interesach. We wtorek 5 kielichów. Jakiś smutek po czymś, co odeszło, po kimś, kto się z Wami rozstał. No tutaj jest jakiś taki, powiedzmy sobie, kac miłosny, tak jak to się przetłumaczy z niemieckiego, czyli smutek, po rozstaniu, nie wiem, nie widzicie jakiejś nowej szansy, rozpacz, rozczarowanie, no być może taki bardzo, bardzo głęboki smutek, wręcz depresja, wręcz żałoba po czymś, co się zakończyło, czujecie się samotni, macie też lęki, by nie stracić czegoś, by nie stracić kogoś, by nie zostać zupełnie samotnym. Tutaj wspominacie jakąś miłość, jakiegoś partnera lub coś, co było piękne, jakąś znajomość, jakąś relację, która się zakończyła i po prostu no, to Was bardzo, bardzo zasmuca i daje Wam taki ból, ból serca, ból duszy. Proszę uważać, żeby nie wpaść tutaj w taki ekstremalny smutek, dobrze, w jakieś depresyjne stany. Proszę uważać we wtorek i jakoś temu zaprzestać. W środę również melancholia, sentyment, smutek, 4 tutaj kielichy, czyli tutaj jest jakby wtorek i środa bardzo konsekwentne, 5 kielichów i 4 kielichy, czyli jeszcze dalej taki nastrój smutku, żalu, nie widzicie, co podsuwa Wam nowego pod nos tutaj, jakby Wasz los. Nie widzicie nowej szansy, jesteście jakby tutaj bardzo tacy zafiksowani na przeszłość, to co minęło, to co się zakończyło, natomiast to co ewentualnie staje znowu nowe na Waszej drodze, nowe znajomości, nowe szanse, nie zauważacie, przeoczacie, więc uwaga w środę, by nie przeoczyć jakiejś ważnej szansy od losu, jakiegoś tutaj nowego pomysłu, projektu na przyszłość. Uwaga, nie bądźcie w środę jacyś tacy, nie wiem, zamknięci w sobie, wyizolowani, smutni, depresyjni, melancholijni, nie wiem, obrażeni na cały świat i cały los. Po prostu wstańcie i oczepcie się z tej przeszłości i zacznijcie działać. Zobaczcie, że coś nowego się przed Wami otwiera. W czwartek tutaj nie możecie podjąć decyzji. Macie jakieś dwie sprawy, nie wiem, dwa pomysły, dwa projekty, dwie osoby być może. Nie możecie podjąć decyzji, co zrobić, co wybrać, co jest lepsze. Jakoś tak lekkomyślnie, niedojrzale się zachowujecie, nie umiecie w ogóle
podjąć decyzję, więc uwaga, ostroga, ostrzeżenie kart Tarota, by podjąć konkretną decyzję w czwartek, by nie pokazać się jako taki bezduszny, lekkomyślny człowiek, który nie umie właśnie tutaj podjąć poważnej decyzji. Postanówcie coś, zdecydujcie się na coś i po prostu konsekwentnie spróbujcie działać konsekwentnie do celu. Czyli tutaj musicie podjąć jakąś decyzję. W piątek Królowa Buław. Królowa Buław właśnie mówi o tym, że w czwartek, jeśli podjęliście jakąś decyzję, bez wahania konkretnie, w piątek musicie działać. Królowa Buław to osoba bardzo konkretna, zdecydowana, działająca, konkretnie jakby walcząca o swoje cele. Tutaj jest to osoba kreatywna, aktywna, energiczna, szybka w działaniu, konsekwentna, konkretna, jakby odważna, która odważnie działa i walczy o swoje cele, które postanowiła konkretnie. Więc tutaj też konsekwentnie czwartek i piątek, podjęcie jakiejś ważnej decyzji, w piątek właśnie konkretne, optymistyczne działanie, jakby zapalenie się do czegoś, do tego pomysłu, do tego projektu i odważne tutaj dążenie do realizacji tego celu, optymistycznie, tak? Pewnie siebie. Także w piątek musicie wykazać się działaniem, pewnością siebie, też właśnie taką odwagą w działaniu, tak? Nie wątpcie, tylko odważnie, konkretnie, konsekwentnie działajcie. Czyli tutaj taki tydzień i w sobotę i niedzielę zobaczmy. W sobotę 6 monet, kochani. 6 monet mówi o dawaniu i braniu. O tym, żebyście, kochani, dzielili się swoimi dobrami również z tymi nędzarzami, z tymi, którzy nie mają tego lub w takiej ilości jak wy. Dzielcie się, czyli tu jest takie dawanie i branie obopólne, tak? Dzielcie się tym, co macie, tym, co wiecie, czy pomagajcie innym, pomagajcie biedniejszym, pomagajcie tym, którzy pomagają waszej pomocy, waszego wsparcia, waszej, nie wiem, rady, porady. Pomóżcie innym, tak? I będziecie za to też docenieni, jakby respektowani. Tutaj ta karta mówi o tym, żeby w równej mierze, jeśli chodzi o relacje, czy o współpracę, małżeństwo, w równej mierze należy dawać i brać. Taka harmonia, balans, tak? Właśnie współpracy. Czyli taka równowaga we wszelkich sprawach, tak, czy we współpracy z innymi, czy w przyjaźni, czy w małżeństwie, czy w relacji związku. Równowaga w dawaniu i braniu, by nie wykorzystywać nikogo i nie oczekiwać tylko, nie mieć tylko oczekiwań jakichś. W niedzielę tutaj troszeczkę wycofanie się, bycie w samotności, zastanowienie się nad dalszym planem działania, mądre analizowanie, przeanalizowanie swoich spraw, projektów, planów i tutaj poszukiwanie rozwiązań też na różne problemy. Także uważajcie, jeśli napiętrzyły się problemy jakiekolwiek, to tutaj proszę, byście w niedzielę spokojnie, bardzo rozważnie, roztropnie przemyśleli wszystko, jak tutaj wyjść z tych trudnych sytuacji, czy też przemyśleć swoje plany na przyszłość. Tutaj ważne jest, żeby się wycofać, zdystansować, pobyć samym i w samotności, w duchu właśnie swoim poszukać jakichś tutaj rozwiązać i też jakby być opanowanym, być spokojnym, spokój znaleźć, harmonię i szukać tego, co jest dla Was ważne. Czyli skupić się tutaj na Waszym wewnętrznym szczęściu, Waszej wewnętrznej harmonii, równowadze i na Waszych jakichś sprawach ważnych, które są na przyszłość dla Was bardzo istotne. Taki tydzień pełen tutaj jakby ważnych spraw, decyzji, ale również smutku, melancholii, sentymentu, po stracie czegoś lub kogoś, ale też pełen tydzień ważnych podjęcia, ważnych decyzji, działania, jakichś nowych celów, tutaj działania odważnego, energicznego, aktywnego, by osiągnąć swoje nowe cele. I tutaj dobra współpraca z innymi, tak? Uważajcie, by w równej mierze jakby tu się udzielać, dawać, brać, tak? Dzielić się również z tymi, którzy potrzebują naszej właśnie tutaj pomocy. I w niedzielę samotność, ale samotność w tym sensie, że tutaj trzeba coś przemyśleć i
również zaplanować coś roztropnie. Taki tydzień jest następny, więc życzę Wam dobrego tygodnia pomyślnych projektów, pomyślnych tutaj rozmyślań i celów i dobrego, konsekwentnego, odważnego dążenia do tych postawionych sobie celów. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.